Witajcie w drugim odcinku programu o winylach. Dzisiaj coś niestandardowego. Może trochę przesunę, żeby było widać. Nie każdy wie, co to jest. Tu już płytki przygotowane. Soundtrack z Jetomero. Jetomero to jest taka gierka, taki indyk, gdzie chodzimy takim robotem po planetach, który wygląda troszkę jak Bender z Futuramy i ratujemy tą planetę, ale ratujemy ją w tak nieudolny sposób, że nasz robocik po prostu wprawia ją w destrukcję, krótko mówiąc. No i firma Stampy Frog Records, która zajmuje się przede wszystkim wydawaniem płyt winylowych z bardzo niszowych serii gier, wydała taki soundtrack z Jetomero. To jest taki niszowy indyk, o którym mało kto słyszał. W każdym bądź razie to jest jedna z 500 kopii, jaką wydało Stampy Frog Records. Tutaj mam numerek 66. Ja go może pokażę. Wydane w bardzo ciekawy sposób, ponieważ w środku mamy coś a la komiks, natomiast z drugiej strony obszerną grafikę, gdzie mamy naszego robocika na planecie. W tle widzimy Słońce, tutaj widzimy Księżyc albo jakieś inne jeszcze planety. I jest to bardzo ładnie wydane, ponieważ mamy tutaj do czynienia z taką fajną, błyszczącą tekturą. Tutaj też mamy soundtrack oczywiście, czyli tą wisienkę na torcie. Już nie będę się tutaj rozgadywał o okładce, bo mamy bardzo ciekawe płyty. A mianowicie jest to zrobione w ten sposób, że mamy środek wycięty z jednej strony. Nie, ta płyta tak nie wygląda. Płytę mamy tutaj w środku, natomiast z drugiej strony mamy listę utworów. Widzimy już naszego robocika z tej strony. Nasz robocik składa się w ten sposób. Bardzo lubię takie easter eggi. Pyk. I mamy dwie płyty połączone i mamy z tego grafikę. Ale co tu jeszcze jest ciekawego? Nie tylko to, że nam okładki się łączą. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że po środku każdej tej płyty mamy planetę. Ja to spróbuję teraz przybliżyć, tak żeby złapało ostrość. O, proszę bardzo. I takie planety znajdują się na każdej ze stron i na każdej ze stron ta planeta jest inna. Wyciągając płytę z tej kartonowej obwoluty, tutaj minus, bo nie ma niestety folii antystatycznej, ale wyciągając płytę, naszym oczom ukazuje się coś takiego, czyli ta płyta jeszcze dodatkowo ozdobiona jest takimi a la kometami, można powiedzieć, z każdej strony. Każda ta płyta jest inna, każda strona jest inna. Inaczej się te maziaje układają. I wkładając z powrotem, mamy taką oto planetę. Z drugiej strony mamy drugą płytę i tutaj z kolei zielona planeta. Wszystko zależy od tego, jak sobie włożymy, bo tutaj na przykład z tej strony jest planeta czerwona. Wszystko bardzo ładnie wydane. Bardzo podoba mi się to wydanie. Ale jaka tu jest muzyka? Otóż tutaj mamy do czynienia z trip-hopem. Z trip-hopem takim może nietypowym, ale jeśli znacie muzykę z Silent Hill trójeczki, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. W Silent Hill 3 była ta muzyka, powiedzmy, mroczna, mroczny trip-hop. Te sample były takie, można powiedzieć, straszne. Natomiast tutaj do tych zamiast strasznych sampli mamy sample takie dosyć wesołe,
Ale nie do końca, bo jeszcze tutaj oprócz tego, że mamy te sample takie troszkę weselsze, to jeszcze mamy wstawki takie robotyczne. Trudno mi o tym mówić. Najlepiej wygooglujcie sobie tą muzyczkę, zobaczycie o co chodzi. Jest to taka muzyczka, jakby połączenie trip-hopu mrocznego, takiego z wesołym, i jeszcze mamy do tego dodane takie elektroniczne sample. Coś jakby odgłosy robotów. To jest bardzo dziwnie o tym opowiadać, bo to trzeba by było usłyszeć, jak to brzmi. Ja tego nie będę tutaj puszczał, żeby jakiegoś copyrighta nie było. Natomiast pokażę Wam jeszcze coś, bo to nie wszystko. To, że jest to fajne limitowane wydanie, już sobie zobaczyliście. Natomiast jeszcze jest jeden bonus. Dostajemy taką książeczkę. Książeczkę, coś a la artbook, taki mini artbook. On jest dosyć duży. Ma bardzo duże grafiki. Te grafiki przedstawiają naszego robota wędrującego po planetach albo lecącego w takim dosyć komiksowym stylu. Tutaj proszę bardzo, inna grafika. To ma chyba 16 stron. Nawet nie liczyłem ile, ale chyba to jest taka 16-stronnicowa, taka wielka broszurka. Niestety tekstu tutaj nie ma. Jest tylko tekst z przodu, gdzie Gabriel Kunik, czyli autor muzyki, opowiada o pomyśle właśnie na ten soundtrack. I faktycznie, jak tak się go posłucha i pogra się w tą grę, no to jest to spójne. Jest to spójna koncepcja. Można mieć zarzut, że ten soundtrack jest trochę nudny, bo mamy coś takiego, że te piosenki, te utwory, które są po sobie, to ma się takie wrażenie, że one są do siebie podobne. Że każdy jest taki sam, ale to jest tylko takie moje wrażenie. Oprócz tego jeszcze, jakby tego było mało, dostajemy jeszcze torebkę. Torebkę na zakupy w kształcie łba naszego robota. No fajna rzecz, fajna, limitowana rzecz. Czuję się doceniony. W tym wypadku, nie tak jak w przypadku Hotline Miami czy innych wydawnictw, tutaj naprawdę czuję się troszkę nawet rozpieszczony, bym powiedział, bo mamy i bardzo ładną grafikę, to wszystko jest przemyślane, mamy ten artbook i tą torebkę na zakupy. Wszystko to sprawia, że widzimy, że włożono dużo pracy projekt graficzny przede wszystkim. Muzycznie też jest fajnie, chociaż mogłoby być lepiej, bo mam wrażenie, że te kawałki po przesłuchaniu jednej strony masz wrażenie, że słyszałeś już całą płytę. No to jest takie moje odczucie na ten temat. Rzeczywiście ten soundtrack w całości puszczony może zmęczyć. Ale ogólnie jestem z niego zadowolony. Zwłaszcza, że jest to wydanie limitowane do 500 sztuk i że mamy właśnie te bonusy. To tyle z mojej strony. Zachęcam do zapoznania się na YouTubie z soundtrackiem, bo on jest tam dostępny. Można go sobie za free posłuchać, zobaczyć, czy nam podpasuje. A jak nam podpasuje, to można poszukać płyty na internecie w jakimś sklepiku. To tyle ode mnie. Polecam i pozdrawiam. Do następnego filmu. Cześć.